Jeszcze zanim zaczniemy drugą część solucji, w sensie drugiego questa, to z tego co wyczytałem, opłaca się kupić już od razu na starcie jedno wino czerwone od tego tutaj pana i trzy truskaweczki od Szynkareczki i Haneczki, kurwa. Ale się kurwa zrymowało. No ale generalnie od tych właśnie NPC-ów musicie kupić sobie te przedmioty i wtedy questik pójdzie dużo szybciej niż latać na przykład Zeder do Nitor z powrotem i tak dalej w kółko, więc po prostu opłaca się to zrobić. Dobrze, tak więc drugiego questa musimy zaczynać tutaj od Anareta. Lecimy z nim, co słychać w mieście. Chyba zaryzykuję, powodzenia. No i musimy pogadać z Mrocznym Zgrzytem, tak? Co jest dowodem dobrego humoru Mrocznego Zgrzyta. Także lecimy do niego. No i jesteśmy u Mrocznego Zgrzyta. Także musimy tutaj skąd ona zgła zmiana nastroju. Gadamy z nim. I w tym przypadku przyda nam się to wino czerwone, o którym mówiłem, żeby zakupić wcześniej już. Mam dla ciebie wino, jasne, zaraz wrócę. No i teraz musimy chyba na niego poczekać, tak? Udaj się, a nie, udajemy się do cukiernika po czekoladki. Cukiernik to oczywiście jest w Nital, także lecimy do niego, ja tu zrobię cięcie. Jesteśmy już koło Nandaroka, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się on po prostu w kamienicy Nandaroka, tak jak to wygląda mniej więcej, gdzie znajdują się postacie w Nital, no to większość znajduje się w kamienicach nazwanych ich imieniem, ale generalnie rozmawiamy sobie z tym cukiernikiem. Truskawkowe wybieramy sobie na dzień i przynosimy te truskawki, które jak widzicie kupiliśmy już wcześniej. Także mam dla ciebie truskawki i czekamy tutaj minutkę. Dobrze, także gdy już zaczekaliśmy minutkę, pytamy czy czekoladki są już gotowe. Otrzymujemy nasze czekoladki i wracamy do Mrocznego Zgrzyta. Dobrze, jesteśmy już koło Mrocznego Zgrzyta, także rozmawiamy z nim. Mam czekoladki. W tym przypadku wyglądałem przepięknie, muszę ci powiedzieć, ale brakuje mi czegoś jeszcze. Czegoś, co jej zaimponuje. No i kurwa, co jej może zaimponować? A co powiesz na poezję? O, to jest dopiero miś, dobra. Pójdę po kartkę i pióro. Pomóż Zgrzytowi napisać wiersz dla ukochanej. O kurwa. Jeszcze chwila, także musimy poczekać minutkę na Mrocznego Zgrzyta. Dobrze, także poczekaliśmy już minutkę, wszystko zaczął. W sensie ogarnął sobie już to piórko i kartkę. Także spamimy sobie. Chodź za mną, dobra, lecimy z nim i podchodzimy tutaj. No kurwa, on ją związał, ja pierdolę. Tego to się nie spodziewałem. Ale w sumie to jest ten zgrzyt. No to w sumie, kurwa, ale taki zwrot akcji, kurwa, w grze mymy RPG, w którym masz grać aż, kurwa, w chuj postaciami. Nie zamierzam nigdzie, moje miejsce jest tu, przy moim najdroższym. Aha, czyli ona też go kocha. Kurwa mać, to będzie tak pojebany quest, coś czuję. Jak tak patrzę, to będziemy między miastami zapierdalać. Powiedz o wszystkim Anaretowi. Dobrze, czyli idziemy tutaj do naszego ziomka, Weder. Dobrze, jesteśmy już koło Anareta, klikamy w niego. Anarecie, nie uwierzysz, ble, 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 chuja mnie to interesuje, dajcie mi moi exp z questów. Obawiam się, że ten... No i musimy teraz polecieć do Verbin. Gdy już jesteśmy w Verbin, rozmawiamy tutaj z panem Jarkiem. Kurwa, na pewno nie ten dialog. Jarku, co robisz z tym... Nie jest... Tak. Dobrze. Chyba dobrze. Przekonaj ci słowo Jarka. Tak. Teraz idziemy do druida Myszora. Zobaczymy, czy potwierdzi słowa tutaj Jarka. Także gadamy z nim, druidzie. Ble, ble, ble. Usnięty kwiat otrzymujemy. Dobrze. Kiedy już mamy... kurwa, kiedy już mamy ten kwiat jebany, idziemy sobie do Lady Clarissy w Karkahan. Pierdolę to kurwa normalne mówienie, bo ja naprawdę nie potrafię mówić kulturalnie. I z gracją, i z tym wszystkim, no. Trzeba się nauczyć kiedyś. Dobra, jesteśmy w Karkahan, lecimy do tej Lady Clarissy, ona to jest któraś z tych, z tego co pamiętam, dokładnie tak, i rozmawiamy z nią. Czy mogę przerwać konwersację, chyba tak tam było, rozważę to, okej. I teraz idziemy do Sir Galiena Witan, czyli ten, co kiedyś zlecał zabicie pająków. Pamiętam, kiedyś jak się grało, także lecimy do Itan. Nie wiem dlaczego to jest jeszcze śnieg, moim zdaniem już chuj ten śnieg powinni wyjebać z tego Margonem. Dobra, idziemy do Sir Galiena. Porozmawiać z nim, później z powrotem będziemy musieli wrócić do Anareta, z tego co widzę. No i będziemy się tak kręcić po tych miastach w tej WFT. No ale czego się nie robi dla solucji eventowej i questów. Który kurwa event jest wspaniały, bo wprowadzenie tego eventu to na pewno im zajęło trochę czasu. Co trzymasz w dłoni? Ble, 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 hola, hola, spokojnie. Uschnięty kwiat, drugi mamy. Wróć do Anareta ze skrytnymi informacjami. Mamy dwa uschnięte kwiaty. Nie wiem jakie to jest znaczenie, bo nie wczytuję się trochę w tą fabułę. Ale pewnie jakieś to znaczenie ma.
Generalnie zapomniałem dodać, bo w pierwszej solucji jeszcze otrzymujemy teleport do Mytar, co jest dla mnie dosyć mocne, bo będę chciał sobie na pewno kościki jakieś z Mytar porobić w przyszłości i będę miał jakieś tam itemy z Mytar, nie? Dobra. Teleportujemy się do Eder z powrotem. No i gadam z powrotem z tym Anaretem. Także idziemy tutaj do niego. Anaret. Pyk, 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 pyk. No i lecimy sobie teraz do bibliotekarki w Karkahan. Czyli coś, co nam się w późniejszym etapie gry w sumie przydaje, ale umieścili to i tutaj. Bibliotekarka numera w bibliotece miejskiej Karkahan. Także lecimy sobie na faście do niej. Cyk, 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 pyk, 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 pyk. Cyk, pyk, 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 pyk. I tak sobie rozważałem między tymi właśnie, jak sobie robię te questy, jaki przedział wbijać. I zastanawiałem się nad albo arcymagiem, albo sektowym jakimś przedziale, nie? Ale do sekty zapewne się wypierdolę. Dobra, nieważne. Gadamy tutaj z bibliotekarką numerą. I wracamy sobie teraz do Anareta z powrotem. Także ja tutaj zrobię, myślę, że cięcie. Dobra, jesteśmy już koło Anareta, rozmawiałem z nim ponownie. Byłem u numery, ble, ble, ble. I otrzymujemy jakiś trzcinowy, kurwa, łuk. I nie wiem, czy mam go założyć. Sprawa by jedna, co Ananga zakochała się w czymś innym. Dobra, czyli lecimy. Zakładamy to zapewne, tak mi się wydaje. Czyli Anang to jest, kurwa... Dobra, już ogarnię mniej więcej, o co chodzi w tej fabule. Anang to jest taki, kurwa, aniołek, co strzelał takim łukiem z serduszkiem, nie? Jak mi się wydaje. Że on se strzelał dwie losowe osoby, one się tak chowały. To tak zawsze w bajkach było, pamiętam. Mroczny zgrzyt. Mroczny zgrzyt, jak tam twoja ukochana. Spokojnie. 10 tysięcy monet. I teraz gadamy z Ananagiem, tak? Gdzie jest ten Ananag? Ananag. Dobra. Lecimy pod niego. Troszkę mi laguje, ale no to jest wina akurat mojego słabego sprzętu. No na to nic nie poradzę. Dopóki sobie nie kupię jakiegoś nowego kompika, no to tak będę musiał robić. Nie wiem, dlaczego mi się tutaj zbugował, że jest chłop. I on mi się zbugował, no ale dobra, wywalone, nie interesuje mnie, ale pozdrawiamy oczywiście Oddaj Ciastko, który mi się zbugował, mi się pokazuje na moim dodatku. Dobra, lecimy do Ananaga. Myk, 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 klikamy sobie, szup, 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 jedyne trzy spamimy i dostajemy złoto, kurwa, ile? 4 M-ki, ty. 4 M-ki za friko. Może to nie jest dużo, ale jak na start serwerka mi się przyda, nie? Nie ukrywam. Bo ja sobie zaczynam tutaj grać dopiero, także 4 milionki z questa, za darmo. I teraz wracamy do Anareta. I to jest z tego, co widzę, chyba końcówka questa według solucji. Tak, także wybieramy sobie na punkty doświadczenia i dostajemy jeszcze jakieś nagrody. Zobaczmy, co to jest. Teleportuję do Nital, kolejny epek do miasta, bardzo fajnie. I podteczka. Bardzo fajnie. No, 4 milionki jak dla mnie na start, fajnie. Czyli dostajemy z tego questa 4 miliony. To jest zapewne jakaś losowa suma. 40k pełnego leczenia, no i tepek do Nital. Myk. Wykorzystam sobie siano. Założę swój stary łuk. No i kurwa, widzimy się w trzeciej solucji, którą zaraz będę nagrywał. Mam nadzieję, że wyrobię się jakoś tak do 14 z tym. I sobie to wszystko domontuję właśnie do 14 i będę mógł to wstawić, co pół godziny będzie wskakiwał materiał. Także widzimy się już na trzeciej solucji za niedługo. Jeszcze tak dodając, bo teraz sobie to wyczytałem mniej więcej, do takiego wniosku doszedłem. To złoto, które mi wyleciało, czyli te 4 miliony, to po prostu jest drop z Ananga, tak? Bo jak dodali elitę eventową, czyli niszcząc elitkę tego Ananga w tym questie, który przed chwilą robiłem, mamy losowy drop, tak jakbyśmy normalnie bili elitkę, która się respi na świecie, nie? I z tego, co widziałem, tam widzę, że nawet kamień czerwonego smoka latają ludziom, więc bardzo fajnie. No ja miałem jeden z gorszych dropów akurat. A się ucieszyłem, bo myślałem, że 4 miliony to jest coś, co cały czas każdy ktoś dostaje. No ale generalnie dostajemy właśnie z tej elitki, dostajemy losowy drop z niej, także link do forum z tym tematem będziecie mieć w opisie, będziecie mogli sobie tam zobaczyć, jakie dropy są z elity i zobaczyć, co może wam wylecieć z tego questa.